zadaje się mi pytanie, mi i temu, temu, jak on, Botycrasowi, czy Botycras wróci i czy my wrócimy. Słuchajcie, powiem wam tak szczerze oficjalnie, że ja nie chcę wracać. Nie chcę wracać z tego powodu, że no po prostu lubię sam coś stworzyć, nikt na mnie nie będzie zarabiał, a Botycras po prostu no to jak wiecie o tym dokładnie, nieraz nie dwa mówię, że Botycras już nie ma takiego filmu bez wywołania tego typu. Zobaczcie, jego poziom spadł w dół Botycrasa. Mój poziom idzie w górę. Mimo to, że już nie współpracuję z WWN-iem, ale po prostu no tworzę sam tego typu. No, cieszę się z tego, że tak się stało, jak się stało, bo powiem wam, że dla mnie to było trochę takie upierdliwe. Słuchajcie, upierdliwe to jest pierwszy promo, drugie promo, no za te łopawem tego typu będę na piwach, do dziś nie ma, nie widzę tych pieniędzy, powinien podzielić się ze mną, równio, to jest od tego, ale to mało szczegół, to już jest pop talk, jak się mówi, słuchajcie, już nie ma co wracać do tego tematu, po prostu jestem w chuj szczęśliwy, że no po prostu tak się stało, jak się stało, no, po prostu zaczęło to być nudne, pachać TV, że ja nie odmawiałem WWN-owi, że no to sorry, ale nie chcę. Słuchajcie, no na kimś musiał zarobić. Na bonusa, na bodycasta, na mnie, na kobrze. No właśnie. No ale słuchajcie, powiem wam tak szczerze, ja słuchajcie. Ja no po prostu no, może byłem głupi. Kiedyś się chlało, teraz się nie chleje i po prostu zdałem sobie sprawę, że WWN też wykorzystał ten dobry moment, żeby na mnie zarobić, skosić kasę. Dlatego powiem wam tak, że no po prostu powiedziałem krótko, to, że nam podziękował, to chuj mu w dupę, jak się mówi.